Witamy na 29. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To najprawdopodobniej największa impreza tego typu w tej części Europy. Nie mogło zatem zabraknąć Huty Stalowa Wola. W tym roku największa grupa artyleryjska w naszym kraju przygotowała dla zwiedzających 5 nowości. Dziewiąty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego oraz 27. Międzynarodowe Targi Logistyczne Logistyka uważam za otwarte. Huta Stalowa Wola jako właściwie producent głównie artylerii w roku 2008 rozpoczęła produkcję wyrzutni rakietowych Langusta. Dostarczyliśmy dotychczas 75 egzemplarzy, ale tak naprawdę bez tego całego zaplecza logistycznego, bez wozów dowodzenia, bez wozów wsparcia. To zmieniło się w przypadku programu Frag Regina, czyli z naszym moździerzem 120, z haubicą 155, gdzie dostarczamy cały pakiet logistyczny, praktycznie zintegrowany z jednym systemem teleinformatycznym, systemem łączności itd. Tak naprawdę w Wojsku Polskim od zawsze brakowało tego typu pojazdu 4x4 lub 6x6, który mógłby być zastosowany do różnych produktów. Mam tu na myśli wozy rozpoznania, wozy dowódcze. Huta Stalowa Wola praktycznie uczestniczyła w kilku programach i próbowała wykonać tego typu pojazd bez sukcesu. Dlatego w tamtym roku podjęliśmy decyzję o podjęciu współpracy z firmą Tatra Export i zaprezentowanie z naszych własnych środków pojazdu dla Wojska Polskiego, który będzie mógł zostać wykorzystany do różnych zastosowań. To, co dzisiaj widzimy, to jest tak naprawdę pojazd ogólnego przeznaczenia do przewozu żołnierzy, ale jeżeli popatrzymy na jego miejsce, na jego kubaturę, to możemy od razu sobie wyobrazić kolejne projekty. I my sobie wyobrażamy takie projekty, nad takimi projektami pracujemy. Mam na myśli wozy właśnie dowodzenia, wozy rozpoznania trakcji tak naprawdę kołowej. I dlatego ten pomysł, dlatego ten pojazd powstał. Dlaczego przy współpracy z Tatra? Ponieważ jest to nasz bliski sąsiad, który rzeczywiście wykonuje bardzo dobre podwozia, znane na całym świecie. Firma Tatra jest również rozpoznawalna w Polsce w wielu produktach. I dla nas był to poniekąd taki trochę naturalny partner w celu tak naprawdę rozszerzenia naszych wspólnych możliwości. Stąd ten pojazd. Będzie produkowany, co jest najważniejsze w Polsce. Pewne elementy, jak elementy podwozia, będą produkowane przez naszych kolegów w Tatrze. Natomiast cała góra, dostosowywanie i tak dalej, będzie produkowana tak naprawdę w spółce grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Może być produkowany w Autosanie, też musimy sobie jasno powiedzieć, że Autosan ma potężne doświadczenie w tego typu zabudowach, więc dla nas też naturalnym jednym z partnerów jest oczywiście Autosan. To jest pierwszy pojazd, on zaraz po targach jeszcze wraca na pewne testy, tak abyśmy mogli go za chwileczkę zaprezentować, mam nadzieję, już w innej wersji. Nie ukryję chyba, jeśli powiem, że będziemy chcieli wykonać na nim wóz dowódcy baterii, chociażby dla wyrzutni rakietowej Langusta. Mieliśmy okazję już wcześniej, w latach ubiegłych, sprawdzić, w jaki sposób tego typu wozy z tego typu zawieszeniem niezależnym zachowują się w terenie. Widzieliśmy tor prób, który ma zbudowane chociażby Tatra w Kopliwnicy. Jest to bardzo skomplikowany tor prób, bardzo podobny do tego, jaki posiada Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. Więc te parametry są rzeczywiście bardzo dobre, ale może nie uprzedzajmy faktów. Na pewno Państwo zostaniecie zaproszeni, aby zobaczyć, jak ten wóz zachowuje się w praktyce. Zdalnie sterowany system wieżowy 30 mm na armacie Bushmaster. To jest jego podstawowe uzbrojenie. Dodatkowym uzbrojeniem jest jeszcze karabin UKM 2000C, zmodyfikowany. Jest on sprzężony razem z armatą. Dodatkowo jeszcze na uzbrojeniu jest pociski przeciwpancerne z PPK Spike o zasięgu do 6 km. System wieżowy posiada stabilizację w dwóch osiach, czyli pełna stabilizacja armaty podczas działań, czyli możemy strzelać do celów ruchomych, w ruchu, czyli w natarciu. Dodatkowo posiada dwa niezależne również przyrządy obserwacyjne, czyli celowniczy ma swój przyrząd obserwacyjny sprzężony z wieżą. Dowódca ma niezależny swój przyrząd, który po prostu też obserwuje dookoła, szuka celów, namierza, przekazuje działu nowemu lub sam może też likwidować cele. Jest też funkcja hunter-killer lub killer-killer, czyli tak naprawdę hunter-killer, czyli dowódca
namierza cele i przekazuje operatorowi, albo dowódca, jeśli uzna, że no, będzie chciał też sam zlikwidować cel, namierza, przyjmuje dowodzenie i w ciągu tam ułamków sekund wieża się naprowadza i on niszczy ten cel. System wieżowy posiada amunicję bezpośrednio dostępną dla armaty, to jest 200 sztuk. Może strzelać amunicją programowaną ABM, podkalibrową, na dystansie do 2500 metrów. Wóz jest już po badaniach kwalifikacyjnych, więc jest już, tylko czeka tak naprawdę na produkcję seryjną. Wreszcie realizujemy to ważne zadanie na najwyższym światowym poziomie i uzupełniamy te elementy tarczy obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej naszego kraju. Także to bardzo ważny moment. Oczywiście kontrakt będzie realizowany przez lata, umowa jest ramowa, bo ona będzie wypełniana całym szeregiem umów na dostawę konkretnych już elementów tego systemu od poszczególnych partnerów konsorcjum PGZ Naref, którzy będą to realizowali. Wszystkie te firmy są naszymi firmami rodzimymi, polskimi. Jeszcze raz bardzo gratuluję i panu ministrowi, i panu prezesowi, że ta umowa została zawarta.